Dzień dobry, witam wszystkich, panie i panów. O, panie też obserwują, witamy serdecznie. Co powiesz ciekawego? U mnie po staremu wszystko, fantastycznie, tak, szukamy jakiegoś fajnego śrutu. Ale widzę, że tutaj nic dobrego nie wybierzemy. Nie masz parzystych jakichś patryc? Nie mam. Ja wiesz, ja w to nie patrzę, na to nie patrzę. Ja co wsadzam, to mi robi kropkę. A mnie nie. Mnie nie robi. No nie wiem, że ci się sprzedają kobry i te inne takie. Nie, to się wiesz, to ja tak naprawdę wziąłem do testów, nie? Że może w jakiejś wiatrówce zrobi nie najgorsze skupienie, nie? Co to za wizytówka? O, piękna. Co to za wizytówka? Przepiękna i cudowna. Co to za specjalista? Jeszcze trochę i to rzucę w pizdło. Dobra, Marcin, jakie tematy dzisiaj nawijamy? No jakie tylko sobie życzysz. Mi to jest, wiesz, no co sobie chcesz, to możemy pogadać. Ja wiem, pytajcie w komentarzach. O, pytajcie w komentarzach. Było wcześniej nagrać. Pytajcie w komentarzach. Dżule versus celność, bo jest teraz duża taka moda w Polsce i przekonanie, że każdy młody adept, który nawet jeszcze nie miał wiatrówki, albo miał gdzieś tam kontakt, wiesz, w czasach PRL-u, z wiatrówkami typu Sławia, tak, tak. Łucznik. Dokładnie, to od razu każdy chce kupować wiatrówkę, wiesz, 100 dżuli, 200 dżuli, 400 dżuli, 1000 dżuli i każdy patrzy tylko, aby w opisie miała najwięcej energetyki, pomijając limit, tak, bo mówię w sensie takim, że każdy chce kupić karabinek z potencjałem, że może go potem odblokować, nie? I teraz takie, tak jak mówiłem, że zaczniemy robić taki wstęp, czyli takie ABC dla nowicjuszy. Najważniejsze jest chyba zastanowić się, odpowiedzieć sobie na kilka pytań, jakie ma mieć przeznaczenie ten karabinek, jaki dystans, bo moim zdaniem wiatrówka to tak maksymalnie powinna służyć do strzelania celnego 50-100 metrów, nie przesadzając i tak dalej. Jeżeli mamy taki cel założenia treningowego i strzelania 25-50 metrów, no to wiemy, że w zupełności wystarczy limit, nie? Ale może kilka słów na ten temat od Ciebie. Ode mnie, czyli powiem Ci krótko, w 4,5 do 50 metrów nie potrzeba wcale dżuli. Na przykład tutaj na Twojej wystawie masz HW 30, tak? Zgadza się? Dokładnie. Tak. Ostatnio testowany. Przepiękny karabinek, przecudowny, celny i ile on tam? 10. Maksymalnie do 10, ja robię do 10, nie robię ich więcej, bo potem tracą te swoją wszystkie właściwości na plus, które wchodzą, czyli celność, bo potem zaczynają szarpać. No. I 10 dżuli. Sam strzelałeś, sam wiesz jak jest. Nie ma potrzeby więcej. Tak ostatnio HW97 panu Jackowi robiłem. Mhm. Pozdrowienia dla pana Jacka, bo cię ogląda na pewno na 100%. To pozdrowienia. I pan Jacek w komentarzach może potwierdzić albo nie. Miał zrobione 16 coś tam. HW97. I robiło mu 5 cm na tarczy, nie na 30 metrach. I zmniejszyliśmy prędkość tylko do 230 metrów. I plus polerka, tylko było korony, bo tam na koronie wyszło, że był jeden ząbeczek. Już było dużo lepiej. I przy 230 metrach przestała szarpać. No i kolega mi przysłał na 30 metrach, o, paznokcia takiego. Gdzie mam zdjęcie, mogę Ci pokazać zdjęcie, jak przysłał i to jest potwierdzone, nie? Czyli czasem nawet robiąc karabinek pod HFT lepiej jest... Nie, no zobacz, że teraz... Zrobić 230 bardzo, niż 248, bardzo dużo, nie? Naszych kolegów schodzi na 232 metry pod HFT, no nie? Aha, 232, aha. 230 metrów. Bo tak naprawdę te 6-7 metrów... Nie robi różnicy, a dla karabinka robi bardzo dużą różnicę. Zyskujesz celność. Prosto, zyskujesz celność. Sami wiecie, sami widzieliście, tak? Nie potrzeba full. No ale na 100 metrów, no niestety. No. Już trzeba mieć minimalnie 5,5 i troszeczkę trzeba mieć. Bo w 17 żulach, wiecie, że to nie lata. No. Nie lata. W 17 żulach nie lata. Nieraz wypróbowane. No leci jedynie lekko tam, no parabolą i przy śrucie lekkim, ale zero. Ale nie, no jak będziesz strzelał z 15 żuli w 5,5, przynajmniej tam, wiesz, mówmy dwa razy cięższym śrutem jednogramowym, powiedzmy, no nie? No to co, ma energię przy tych 70 metrach, on ma tam ze 2 żule. Na końcu wiatr, to wszystko, już powiewy, parabola i to wszystko. Ale no, co się wiąże z rejestracją i każdy wie, o co chodzi, tak? Dokładnie. Risk. Ryzyko. A już kaliber 9 mm, 11 mm. No w 17 dżulach to łapiesz czapkę od razu za lufą, no nie? Tak, tak. No ale no wiadomo, no, że chcą to sobie tam gdzieś rejestrować, odblokowywać, ale no trzeba się liczyć z tym, że na pewno nie jest to już...
Moim zdaniem ci, którzy kupują już, mówimy o starszych ludziach, czyli facetach, kobietach, nie wiem kto strzela starszy, czyli 40 plus, to są ludzie, którzy przeżyli swoje i wiedzą, jak kupują na przykład 6,35, 7 czy tam dalej, wiedzą, po co wiatrówki im potrzebne są, tak? Na pewno taki człowiek raczej nie będzie strzelał do autobusów, do pociągu, do takich rzeczy, nie wiem, do kogoś tam. Tylko to są wiatrówki już wtedy przeznaczone do tego, co on lubi, czyli 100-150 metrów, tak? Jak mają takie możliwości na strzelnicach, to pewnie. No, oczywiście. To trzeba się liczyć z tym, że jak masz taki karabinek, to użycie go poza strzelnicami, raz, że łamiesz prawo, a dwa, byłoby nierozsądne, nie? Mają 400 dżuli i strzelę sobie. Chyba, że jesteś, że masz bardzo dużą działkę kilometr na kilometr i wtedy nikt nie widzi, możesz się bawić, robić co chcesz, tak? Sąsiad cię nie napisze do nosu. Bo nie będzie widział, Będzie widział. Jeszcze pytanie odnośnie przeglądów zerowych. No z reguły klienci dzwonią, pytają o przeglądy. Ja zawsze mówię, że w tych typu Hatsan, karabinkach, no to owszem, przydaje się przegląd zerowy. Tak. Ale jak już wychodzi HW z fabryki, to nie ma takiej konieczności, żeby to od razu robić, nie? Może nie, ale jest w HW jest jeden taki zasadniczy problem. Bo wiemy, że w HW nie ma przedniego korka. W żadnym HW nie ma przedniego korka. Pety zaczynają się od HW. Pet jest HW 9.8 na 100%. W HW 9.5 jest pet i w HW 80 jest pet. No nie? I ta osłona antysmarna cała. Wreszcie nie mamy. Tak samo jak w HW 30 też nie ma. I prowadnice są wytłaczane tam. One nie są toczone, tylko są przez maszynę wytłaczane. Wiesz, jakoś tam próżniowo coś, nie wiem. I one są robione standardowo pod... Standardowy jest wymiar. Aha. I po prostu brzęczą te prowadzenia, bo nie są do prowadzenia. Jedyne co to prowadzenie wymienić na początek i to wszystko. I korek to robić. I będzie ok. Czyli minimalne jakieś tam. Tak, minimalne. Ale też się nic nie stanie, nie? Nie stanie, no i ten smary wytrzeć, przede wszystkim smary wytrzeć, no nie? Bo rozkręcisz kolbę w HW30, gdzie ona jest nówka i zobaczysz, ile smarów jest, no nie? Tak, ale o dziwo powiem ci, strzelaliśmy z niego. No nie, no HW30 wszystkie jest... Nie zadizlował nic. Ja uwielbiam te karabinki, bo te karabinki są, tak jak ja mówię, dla wszystkich. Od dzieci do kochanki, no nie? Żony, kochanki, wszyscy mogą z tego strzelać. I co? Nie, wychodzisz, bierzesz malutkie... Rewelacja jest. Rewelacja z tym karabinem. Niech trafiasz, co chcesz, nie? Oczywiście. Tylko musimy wiedzieć, do czego to służy. Wszyscy się śmieją z TED, a sprzed bardzo dużo ich poszło. Na PCP jako taka ruleta do 50 metrów tylko jako tako jest tylko jak jest były, okay, jak były po małych pieniądzach. Tak. No wiesz, no, jest Diana teraz piękna. Mamy 470 zł, Diana 416. No załóż jakikolwiek, żeby nie. No jakikolwiek, jak tu masz 25, a tu nie widzę 25. Jest panu 25. Tu jest 25 jakaś. To będzie za niski. A nie, jest szyna wysoka. Będzie okej. Okay. Może być za niski. No i po wszystkim. Nie będziemy mieli co założyć zaraz. Ten 22, ten też będzie za niski. Załóż. Ty mszu. Te montaże idą na świecie u mnie. No masz puść. Ach, zobacz jak zrobił. Horse 2, 4,5. Tak, zaraz tak. Bierzemy go na testy na strzelnicę. On jest z regulatorem czy bez? Bez. Bez regulatora. Spust prawie jak w RARPSie. Prawie robi różnicę. Ale będzie działał, zaraz zobaczymy. Marcin uwielbia te karabinki. Tak, strasznie. Proste. Ja uwielbiam o te, tu. M25. Ogólnie. Nie, M22 to jest. No. Artemisy. No jest piękna. Nie psują się. Tak. To jest najważniejsze. To jest niezawodny karabinek i energetycznie ma bardzo duży potencjał, ale powiem ci, na tą konstrukcję też jest bardzo mało awaryjności. Aż sam jestem zdziwiony i mamy pana Piotra na grupie, który cały czas tam udostępnia, ja mu sprzedałem tego Forsa, jedynkę te skupienia na 40 metrów, co takie środki wycina. Ale to z tego? Tak.
Może kurde, no zobacz. Jedzie na tym ostro. Pamiętasz, jak byliśmy na Strzelnicy jakiś czas temu, to chyba była jeszcze zima. Albo już wczesna wiosna. I był chłopak też pudełkowym Reximexem, no tylko daj stary. I zobacz, i też jakoś to szło, no nie? Tak, tak. No. Ale co z nami strzelał, nie? Może mają jakieś dobre lufy. Nie zmieniają luf. Po prostu tutaj lufy Reximexy mają naprawdę dobre. Fabryczne może dobre lufy mają. Tak. Jest mocny czok, trzeba sobie tylko dobrać, wiesz, śródtek naprawdę. I nie popsuć tej lufy, wiesz, bo czasem robią tak, że sobie przerabiają karabinek na faka, a wsadzają, tak jak mówisz, teflony i inne dziadostwa i wiesz, on tam strzela z prędkością ponaddźwiękową, a potem ma wytartą lufę po roku. Może tak być. Przecież zetrzesz cały gwint, wszystko i wymieniają lufę. Wszystko może być. No. Patrz, jaki będzie piękny. Bakę sobie podniesiemy prawie czego. No. Tylko teraz ustaw tak do oka, żeby było ok, nie? No, nie martw się, będzie dobrze. Takimi rzeczami się nie martwimy. No tutaj plus jest taki, że jest jednak taktyczny ten karabinek i butla jest duża, nie? No to jest fajny plusik. Bardzo chcemy coś nakręcić, ale czy nam wyjdzie? Zobaczymy. Niebo zachmurzone, zanosi się na burzę, ale może będzie dobrze. Nie, daj sobie w tą. A ty, tylko jedną brunetę mamy. No to najpierw jeden karabinek, nie? A twój będzie lepszy, bo jest wyższy. No, pewnie, to jest profesjonalny stół, a tutaj Marcin przyjechał ze swoim wytrychem. Ale ja mam za to profesjonalne. No. O, to się przyda nam na stół. To dawaj jemu na stół. Tego samego, taki sam. To musiałem walizkę na to dać. Ale człowieku, siedzi w samochodzie, problemu nie stwarza. Stwarza, no jest. Siedzi, jeść, nie woła. Z tego ja też się wyzerować. A czekaj. Reximex Force 2. Force. 4,5. Jak siła. Milimetra. Limicik. Śród JDSB. 4,5 mm. Kartusz napompowany do 200. Tak jak każdy. Sprężynę napnij do końca. W stronę strzałki. Czyli sukienką w tą stronę. Póki się zobaczy, ale chyba się paluchami nie. Tak często się nie zdarza, bo dobrze zamontowałem lunetę po prostu. Dzięki! I to dlatego działa, no nie? Bo tak to by nie działało. Słoniu pyknie, ja też pyknę, żeby tarczki. Tu kolega strzela nie wiadomo z czego. Co ty masz prywatnie? Prywatnie? W15 i Adamsa 510. Czyli masz najlepsze karabinki praktycznie. Tylko zamieniłbym te P15 na P35. I kurde, super dwa karabinki. Bo tak, tu, wiesz co? Przeładowanie, te z tyłu, że musisz odrywać, a tu masz te przeładowanie, chodzi o przeładowanie. Pięknie. Kropka. Już pokaż na 15, wyzawadaliśmy się. No ja przeniesiemy tarczę dalej i zrobimy, wiesz, ja postawię na tym stoliku od Marcina kamerkę, żeby było widać. Przenosimy tarczkę. No ładnie, ale dajmy dalszy dystans. Ta luneta. Strzela Maciek, 27 metrów, Reximex Force 2, kaliber 4,5.
ty masz wężyka. Patrz, ty masz wężyka, ja mam koło. Kaszum ma krzyż. No ale zobacz tu. No, no. Raz. No tu fajnie. Dwa, trzy. I tutaj cztery, dwa weszły i tu dwa weszły. Pięć. I tutaj już chodziło. No. No a u mnie zobacz. Tu dwa. No, tu i tu trzy. A tu jeden. No. Czyli, tu... Ale kto lepsze zrobił? No chyba ja najlepsze tu zrobiłem. Tu już chodziło. No, no jak patrz, jakbyś nie patrzył, to ja zrobiłem najlepsze. Kwestia chyba dobrania śrutu. Co sądzisz? Może być, nie? Tak jest. Może być. Przechodzimy na Hassana. Nie, sama. Co wzięliśmy? Krala FDE. Nie był krwi w naszym tym. No ale wyśmiewany kral, zobaczycie, że wypadnie lepiej na tarczy. A? Ja do krala powiem ci, zależy jak lufę trafisz. Tak. No. Ja do kralu fajnie, bo można fajny regulator założyć. Chyba na balistacie. Także tak to z pudełeczka strzela. Mamy podejrzenie, że niedobrany po prostu śruta. Kurczę, bo ja pomyliłem. A 4,52. Tu nie lata 4,52, tu zawsze latają 4,50. Bo jest mocny czok i zawsze mi force na 4,52 lekko siał, a na 4,50 robił kropkę. Masz jakiś inny śrut? Nie. To zróbmy jeszcze tylko szybki. A już odkręcił lunetę. No dobra, już. Dobra. Z tym akcentem kończymy. Tak. Jak widać, śrut, jego jakość robi różnicę i to wielką. Tak, jest ważne. Bez jakości nie ma strzelania. Dokładnie. Także żegnamy się. No. Dzisiaj Marcin przyjazdem wstąpił do mnie. Parę temacików żeśmy poruszyli. Może jeszcze coś nawiniemy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Hej.